No, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj jestem nad rzeką, która przepływa przez miasto. Dzisiaj jestem na odcinku, jakby powiedzieć, dolnym, miejskim. Na wiosnę byłem na odcinku górnym, miejskim, a teraz jestem na odcinku dolnym, miejskim. Dzisiaj łowię na dwa fidery. Na tym odcinku jest teraz ciężko o miejsce, jest wszystko zarośnięte. Roślinność podwodna jest tak rozwinięta, że naprawdę jest ciężko łowić, ale spróbujemy. Nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe łowienie. Hejka! I tak jak mówiłem, tutaj dzisiaj jestem na odcinku jak powiedzieć, dolnym, miejskim Brdy, potocznie nazywaną Sporna, a to dlatego względu, że ulica przechodzi, ulica jest nazwana Sporna i ten charakterystyczny most. Na razie takie delikatne branka, ale jest naprawdę strasznie ciężko łowić, bo strasznie zielsko jest. Naprawdę strasznie zielsko. Jak ta woda Brda się czysta zrobiła, tak zielsko zaczęło strasznie rosnąć. No nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj łowię, jak już mówiłem, dwoma fiderami. Mam założone robaka z ziarnem pszenicy. Koszyczek trójkątny, dla tego względu, żeby mi nie woda nie zabierała koszyczek, nie tulał mi się po podłożu, 30-gramowy. Będzie większy uciąg, założymy 60. No mam nadzieję, że coś tutaj ładnego dostanę, bo tutaj ryba jest naprawdę Miałem taki plan usiąść właśnie w tamtym miejscu, co teraz widzicie. Ale niestety też jest zarośnięty, tak może się stąd z daleka nie widać, ale z bliska, no niestety nie dałoby rady. Nie dałoby rady. Przed chwilą tutaj, gdzieś może z 10 minut temu skończył łowienie spinningista. Z tego co widziałem, dostał tam chyba 2 albo 3 okątki, nic wielkiego, nic szczególnego, małe okątki,
ale wieści mi, że tutaj się pod mostem coś większego pogoniło. No tu będzie na jesień, ale niestety tutaj nie będzie można usiąść. Na 1 centymetrze będzie tyle ludzi, że to po prostu ryba zimą zimuje. Był też drugi spinista, ale to on chyba nic nie dostał, także ja jestem na razie sam. Spokój, cisza, około czasu do czasu samochody jadą. Brania być ustały, skubnie przystanie. Spróbuję teraz trochę domoczyć ją, tą zanętę. Jakby ją z lekko przemoczyć, zrobię kulę i podam trochę ręcznie, celując oczywiście, nie wiem czy trafię, bo nie mam tu ani gliny, ani ziemi, po prostu ryzyk fizyk, coś trzeba zrobić. Ulepimy parę kulek i wrzucimy. Może to coś da jakiś efekt. Powiem wam, że ciężko idzie łapać, ale daj radę. Oczywiście ja nie jestem bez ryby. Ja mam już zdrąskę i to ładną zdrękę, 20 cm. No, obym trafił. Zobaczyć, gdzie wchodzi żyłka do wody. Mniej więcej kąt obliczyć. Oby to jakiś efekt przyniosł. A jeszcze tak anegdota wracając. Prowadziłem live'a
i niechcąco przez nas, przez skrzydło kaczka mi się zapała na wędkę. Porwała mi całą wędkę, ale szczęśliwie uwolniłem i fruwa dalej. Tak jakby nie było tego mostu, samochody by nie jeździły. Dzicz. Wspaniale by było. Zero wędkarzy. Ryby nie biorą. Fotel rozłożyć, piweczko. Ha! Nie wiem, czy mówiłem, ale dzisiaj łowię na czerwonego robaka z ziarnem pszenicy. Jedyne co dobrze, to ten syf nie płynie. Nie idzie mi tak, o żyłkę mi się nie haczy i nie ściąga mi zestawów. To jedynie dobrze, bo jak będzie ta trawa puszczała, już będzie przekwitała, będzie więdła, to dopiero będzie Kanada. Kochani, dzisiaj to można różne cuda robić i tak dzisiaj już chyba nic z tego nie będzie. Jak to się mówi, nie chcę tutaj ryba brać. Chciałbym tylko tutaj powiedzieć, że spotkała mnie miła niespodzianka. Spotkałem, jakby powiedzieć, następnego grupowicza z mojej grupy, weekendowe łowienie. Zaraz chwileczkę przedstawię go. Jacek Rajkowski. Jest mi bardzo miło, że ktoś jednak ogląda, ktoś jednak jeździ. No i jest git. Tutaj właśnie jeszcze też taka druga fajna niespodzianka. Fajna może. No powiem, że niespodzianka. Spotkałem Jarosława Lemańczyka, który ma podobno przyjść na ryby. Ale ja już się będę powoli zwijał, jeszcze nie, że została godzinka czasu, nie wiem, czy on dotrze. Chciałbym wam go pokazać, no ale nie wiem, czy go pokażę, nie wiem. Ogólnie cienko, że hej, myślałem, że będzie lepiej. No ale nic, i tak bywa, ale przynajmniej, jak to się mówi, na zero nie wracam. Jakiś tam honor uratowałem i wzrążkę złapałem. O, jak się fajno rymuje. Będę kończył łowienie, to wam ją pokażę. Wcale nie taka mała.
i z pozdrowieniami dla Radka. Masz pozdrowienia od tej malutkiej rybki. No nic, moi drodzy, ja na dzisiaj zakończyłem łowienie. No nie tak to miało być. Chociaż jeden cel osiągnąłem, ale nieważne, nie będę tego to mówił. Sobie pewne sprawy wyjaśniłem. Myślałem, że tutaj coś większego wejdzie. Fakt, że prawdopodobnie rekord życiowy wzdręgi, bo na koniec widzieliście, jaką ładna wzrążka. Ale to tak dla mnie to jest za mało, to powinna być większa ryba, większa powinna brać. A nie chciała dzisiaj brać. Ale i tak bywa, zobaczyłem. Może zobaczymy, może w tym okresie tu przyjdę. Ale to jeszcze nie, nic nie jest wiadomo. Także kochani, oglądajcie Tom Fish weekendowe łowienie. Ja was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko, hejka.